Dzień dobry, przed nami spotkanie 19 kolejki PKO BP Ekstraklasy, w ramach którego piłkarze KGHM Zagłębia podejmą na stadionie w Lubinie Legię Warszawa. W studiu zobaczycie dziś m.in. Rafała Adamskiego, będzie także nowy bramkarz Miedziowych, Sokratis Diudis, który wystąpi w serii Moja Jedenastka. Dowiecie się wszystkich niezbędnych przed tym spotkaniem informacji, tak więc zapraszam do oglądania dalej. Przed nami 19 kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy i bardzo prestiżowe starcie z Legią Warszawa. Po udanej inauguracji rundy wiosennej i wysokim zwycięstwie 3-0 nad Śląskiem Wrocław trzymamy oczywiście kciuki za Miedziowych i za kolejną wygraną w tym sezonie. Ja tymczasem tradycyjnie zapraszam Was na szybki raport z szatni Miedziowych. Do spotkania z Legią Warszawa nasi zawodnicy przygotowywali się w standardowym mikrocyklu treningowym. Za podopiecznymi Waldemara Fornalika naprawdę pracowity tydzień, który zostanie zwieńczony właśnie dzisiaj spotkaniem z Legią Warszawa. Spotkaniem, w którym zabraknie na pewno Mateusza Bartolewskiego, który otrzymał w derbach Dolnego Śląska czerwoną kartkę. Zagłębie co prawda odwoływało się od tej decyzji, ale niestety komisja ligi była nieugięta i postanowiła wymierzyć Bartolowi karę jednego meczu zawieszenia. Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, reszta zawodników będzie do dyspozycji Waldemara Fornalika na dzisiejsze spotkanie, a o tym, jak będzie kształtowała się wyjściowa jedenastka KGHM Zagłębia Lubin, dowiecie się tradycyjnie na godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego Jarosława Przybyła. Jeśli chodzi o historyczny bilans gier KGHM Zagłębia Lubin z Legią Warszawa, to wypada on zdecydowanie na korzyść dzisiejszych gości. W dotychczas rozegranych 68 meczach 36 razy górą byli legioniści, 19 razy padał remis, a 13 razy górą z tych starć wychodzili miedziowi. Nam jednak bezpośrednie mecze z Legią kojarzą się bardzo dobrze, bo kto z Was nie pamięta chociażby zwycięstwa z maja 2007 roku, kiedy to pokonaliśmy Legię Warszawa na ich terenie i tym samym przypieczętowaliśmy tytuł drugiego w historii naszego klubu mistrza Polski. Liczymy, że i tym razem uda nam się pokonać legionistów, zatrzymać punkty tutaj na własnym terenie, a tym samym podreperować także historyczny bilans gier. To tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy materiał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj, a tymczasem zapraszam Was już na rozmowę z gościem studia meczowego, którym będzie napastnik KGHM Zagłębia Lubin, Rafał Adamski. A gościem dzisiejszego studia meczowego napastnik KGHM Zagłębia Lubin, Rafał Adamski. Witam Cię, Rafał, bardzo serdecznie. Na początku, jeszcze zanim przejdziemy do meczu z Legią, kilka słów na temat ostatniego spotkania ze Śląskiem Wrocław. Tak już na chłodno, zwycięstwo chyba oprócz tego, że wiadomo, zdobyliście 3 punkty, dopisaliście je do dorobku w tabeli, no to dodało Wam też pewnie takiej pewności siebie. Dzień dobry. Jasne, myślę, że wygrany mecz, tym bardziej, że derbowy i 3-0, to jak najbardziej motywuje do dalszej pracy i wygrywania meczy. Powiedz, jak wygląda teraz atmosfera w naszej szatni? Chyba łatwiej przygotowywać się do kolejnych spotkań właśnie w atmosferze no, takiego mocnego i przekonującego zwycięstwa. Zdecydowanie jest taki troszkę spokój. Zawsze po wygranym meczu ten tydzień mikrocykl treningowy jest o wiele lepszy, w lepszej atmosferze. Także wychodzimy zdecydowani na zwycięstwo z Legią. No właśnie, spotkanie z Legią przed nami. Powiedz, jak scharakteryzowałbyś zespół z Warszawy, w czym są najgroźniejsi? Generalnie proszę Cię, żebyś w kilku zdaniach opisał naszego najbliższego rywala. Myślę, że mają dużo bardzo jakości, kilku piłkarzy bardzo wysokiej klasy i no jednak jest to Legia Warszawa, także musimy być uważni w obronie. No i szczególnie uważać na Josue. Myślę, że to taki najgroźniejszy zawodnik z Legii, który potrafi się popisać niezłymi podaniami, obsłużyć kolegów. No i chyba tyle. Wspomniałeś o Josue jako gwieździe rywala, jako zawodniku, na którym musimy zwrócić największą uwagę. Wiemy, że na pewno w spotkaniu z nami nie zagrają Carlitos oraz Bartosz Kapustka. Czy oprócz Josue wskazałbyś jeszcze jakiegoś zawodnika, którego musimy otoczyć szczególną opieką? Tak, myślę, że z wcześniejszego meczu bardzo mi się spodobał Mladenowicz, którego wrzutki są bardzo groźne.
I to jest taki główny aspekt Legii. Na samo zakończenie naszej rozmowy, jak zachęciłbyś naszych kibiców do tego, by pojawili się już dzisiaj na stadionie Zagłębia i dopingowali Was w boju o kolejne 3 punkty? Myślę, że wynik derbowy powinien ich zachęcić i jak najbardziej zapraszam na mecz, bo będzie co oglądać i walczymy o zwycięstwo. Rafał Adamski, dziękuję bardzo za rozmowę. Przed meczem z Legią będzie można uczestniczyć w koncercie na żywo od godziny 19:10. Na stadionie Zagłębia zagrają dla nas wszystkich muzycy zespołu Elite Boys, tak więc pamiętajcie o tym, by pojawić się na trybunach wcześniej, by wspólnie odśpiewać kilka flagowych utworów. Is it okay? What do you want to tell firstly? Hello, my name is Socrates and this is my 11. The best goalkeeper in the world right now is, I think, is Ter Stegen for me. The best player I have played with in the team and against. The best teammate I've had, I think, is Victor Vázquez. We played together in Club Brugge in Belgium. Now I think he's playing in MLS. And against Paul Pogba. What could I do if I wasn't involved in football? Probably something with ancient Greece, or I don't know, because I like so much the history. When Greece won Euro 2004, you were 11 at that time. Do you remember that tournament and who was your favorite player from that team? Yes, of course I remember pretty well all the celebration and all the stuff. My favorite player from that team was George Karagounis. Any passion outside of sports? I have passions in other sports, like tennis. I can't say something else right now. Before coming to Zagłębie Lubin, did you know any footballers playing in the Polish league? Yes, of course. I had some old teammates in Panathinaikos, guys from Legia, Carlitos, Matthias Johansson, Lindsay Rose, and also a Polish guy, Sobota. Do you have a world-class club that you support since you were a child? Yeah, of course, Hala Madrid. Best memory from your football career? I think I will remember in all my life when we play with my national team under 19, a final of European tournament, and also the cup that we won with my previous team last year. The strongest football league in Europe, in your opinion? And which one do you watch most? I think the strongest one is Premier League. But the one that I like and I'm watching the most is La Liga. Have you ever been in Poland before the transfer to Zagłębie Lubin? Only once, also with the national team. We play a game in Krakow, I think. What is your biggest football dream that you haven't realized yet? For sure, play a World Cup with my national team. It's my biggest dream. Na kibiców, którzy będą dziś wspierać miedziowych z trybun, czekają promocje w klubowym fanshopie. Tych z Was, którzy wybierają się dziś na stadion, zachęcam do tego, by przed wejściem na trybuny zajrzeć do klubowego sklepu zlokalizowanego pod sektorem G. Czekać tam będą na Was w promocji koszulka wyjazdowa i czapka z herbem.
Poświęćmy teraz chwilę naszym dzisiejszym przeciwnikom. Tradycyjnie sprawdźmy, jak Legia dotychczas radziła sobie w lidze, na jakiego zawodnika będziemy musieli szczególnie uważać, a także z racji na czas transferowy prześledźmy ruchy kadrowe legionistów. Zapraszam do oglądania dalej. Miedziowi podejmą dziś na stadionie Zagłębia wicelidera. Legia po 18 ligowych kolejkach plasuje się na drugim miejscu w tabeli tuż za Rakowem Częstochowa, jednak legioniści tracą do podopiecznych trenera Marka Papszuna aż 7 punktów. Trzeba przyznać, że jak na specyfikę naszej ekstraklasy jest to spora różnica, ale za to Legia może się pochwalić aż 5-punktową przewagą nad trzecią pogonią Szczecin. Zdecydowanie widać, że legioniści lepiej radzą sobie w tym sezonie w meczach rozgrywanych u siebie, bowiem w Warszawie nie przegrali w obecnych rozgrywkach jeszcze ani jednego spotkania. Natomiast w meczach rozgrywanych na wyjeździe Legia zdobyła 12 punktów, a dla porównania Miedziowi z boisk rywali wywieźli 13 oczek. Legia udanie rozpoczęła tegoroczne rozgrywki, ponieważ w pierwszym meczu w 2023 roku pokonali przed własną publicznością 3-2 Koronę Kielce. Choć niewiele brakowało, by z 3-bramkowej przewagi goście z Kielc doprowadzili do wyrównania. Bez dwóch zdań niekwestionowanym liderem Legii jest nie kto inny jak Josue. Były pomocnik m.in. FC Porto, 6-krotnie już w tym sezonie pokonywał bramkarzy rywali, a także dorzucił do tego jeszcze 3 asysty. Niemal każdy atak Legii przechodzi właśnie przez tego świetnie wyszkolonego technicznie zawodnika, który jednym zagraniem potrafi zrobić różnicę na boisku. Powinniśmy również zwrócić uwagę na Filipa Mladenowicza, który grając jako wahadłowy wykręca naprawdę znakomite liczby, bowiem zanotował 5 ostatnich podań, a to najlepszy wynik z całego zespołu, a także dorzucił do tego jeszcze 5 goli. Co do ruchów kadrowych, tych w Warszawie nie było zbyt wiele, ale w ostatnich dniach byliśmy świadkami naprawdę głośnego powrotu, bowiem do Warszawy wrócił napastnik Tomasz Pekart, który podczas swojej pierwszej przygody z Legią zdobył w jej barwach 39 goli. Z zespołem pożegnał się za to Kacper Skibicki, który na zasadzie wypożyczenia przeniósł się do pierwszoligowego GKS-u Tychy. Na koniec spójrzmy jeszcze na listę nieobecnych. W dzisiejszym spotkaniu na pewno nie będzie mógł zagrać podstawowy gracz Legii Bartosz Kapustka, który będzie pauzował za 4 żółte kartki. Ponadto z kontuzjami zmagają się Rose, Carlitos oraz Kramer, natomiast do treningów po urazie powrócił już Maka na Baku. A gościem dzisiejszego studia meczowego Samuel Szczygielski, portal meczyki.pl. Witam Cię Samuel bardzo serdecznie. Cześć, witam Cię serdecznie. Trochę się nie widzieliśmy. Kibiców Zagłębia też serdecznie witam. Wy macie dobre humory w Lubinie, nie? Po ostatnim meczu. Tak, ta inauguracja na pewno przebiegła po naszej myśli, nawet myślę, że powyżej naszych oczekiwań. Ale na początku chciałbym Cię zapytać o to, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o zespół Legii Warszawa. Ty jako rodowity warszawiak, no myślę, że uchylisz nam bramkę tajemnicy. Tak, trochę wam powiem, trochę wam zdradzę. Jeśli chodzi o to, co słychać w Legii, to powiedziałbym, że w Legii pierwszy raz od dobrej dekady jest runda bez presji. Bo tak naprawdę ile razy w Warszawie zwalniano trenerów, którzy byli liderami tabeli, jak Jan Urban, albo ile razy takich, którzy grali nadal w pucharach, ale nie radzili sobie w lidze. Takie przykłady przecież też znamy. Albo nawet ten ostatni okres i Aleksander Wukowicz ściągany jako ewidentny strażnik. Natomiast jeśli chodzi o teraz, tak naprawdę Kostan Runjajc ma pełen spokój, bo wynik jest pierwszy raz w Legii od spokojnie 10 lat lepszy niż zakładano, bo tak naprawdę w Warszawie jakby Legia była powiedzmy 8 w tabeli, 7, 5, to mam wrażenie, że byłoby oczywiście zawiedzenie, ale nie byłoby załamania, bo nie można się było wiele spodziewać w tym sezonie przez to, jaki jest obecnie skład, jakie są przede wszystkim finanse klubu. Kilka tutaj czynników moglibyśmy jeszcze wymieniać. A tymczasem Legia Warszawa gra naprawdę dobrze w piłkę i wicelider po pierwszej rundzie to jest naprawdę spore, pozytywne zaskoczenie. Legia gra dobrze, Legia jest pewna swego i Legia, jak zapytałeś, co słychać, no właśnie,
Legia nie mówi o mistrzostwie za dużo, a to jest rzadkie. Oczywiście nie unika tego słowa, bo w tym klubie nie da się unikać tego, żeby zdobyć tytuł, żeby o tym mówić, ale z drugiej strony Jacek Zieliński czy trener Kosta Runiajś wychodzą i mówią, że Kraków ma tyle punktów przewagi, że naprawdę skupmy się na sobie, skupmy się na tym, żeby zrobić podium i puchary. I tak w Warszawie faktycznie obecnie jest. No, myślę, że ta właśnie stabilizacja, ten spokój plus do tego dołożenie tej dobrej formy na boisku to jest właśnie to, co jakby pozwala legionistom też no jakby spokojnie przebrnąć przez ten sezon i mierzyć, tak jak mówisz, no jak najwyżej, bez żadnego tam napalania się nie wiadomo jak na mistrzostwo. Wiesz co, nie ma w Legii napalania się na mistrzostwo, ale zawsze jest napalanie się na wynik, na ten najbliższy mecz, na to jak zareagują trybuny, na to czy będzie wypełniony stadion, czy Żyleta będzie zadowolona, czy nie będzie, więc w Legii presja jest zawsze, to jest oczywiste. Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że Legia naprawdę może dużo ugrać w tym sezonie w oczach kibiców i sztab może dużo ugrać i Jacek Zieliński, który objął stery w klubie, jeśli chodzi o tę część sportową, sportowy pion, tak już na dobre. Więc wydaje mi się, że naprawdę tutaj może być więcej wygranych niż przegranych. Ostatni mecz z Koroną, no widzieliśmy jak wyglądał. Momenty były różne, ale Legia jest charakterna, Legia jest waleczna na pewno. A jeśli chodzi już stricte o spotkanie z Zagłębiem Lubin, twoim zdaniem jak bardzo odbić się może brak Carlitosa i Bartosza Kapustki? I czy twoim zdaniem do pierwszej jedenastki może zostać desygnowany, dzisiaj zgłoszony, nowy, stary napastnik Tomasz Pekhardt? Wydaje mi się, że Tomasz Pekhardt grać nie będzie, przynajmniej w pierwszym składzie, bo Kostan Runiajć w sumie na konferencji przed meczem już to zapowiedział, że on jedzie do Lubina, ale po to, żeby ewentualnie wejść z ławki. Więc Carlitos tak, u niego złamanie, u niego jakieś 2 miesiące przerwy, tylko że ten Carlitos nie był postacią wybitną w rundzie jesiennej. Tak naprawdę na obozie przygotowawczym też niekoniecznie. Dobry feeling z Josue, ale niewiele więcej pokazał Hiszpan. Dużo więcej pokazał ten, który uważam jutro go zastąpi, czyli wynika z tego, że będzie to Maciej Rosołek. Maciej Rosołek, czyli piłkarz, który nie jest jakoś wybitnie rozchwytywany przez inne kluby, który nie jest wybitnie pewnie chwalony przez kibiców, ale który podczas obozu przygotowawczego zimą strzelił 5 goli, który w Arce Gdynia, kiedy był do niej wypożyczony, potrafił w jednej rundzie strzelić goli 10, więc naprawdę to jest piłkarz skrojony pod ten sezon Legii, tak bym to ujął. To nie jest piłkarz na europejskie puchary, jeszcze nie. To nie jest Nikolić czy Prijowicz, ale to jest taki piłkarz, który w Legii ma prawo zaraz być przez trybuny kochany, bo się z klubem identyfikuje, bo strzela gole, jest skuteczny, to jest istotne i mam wrażenie, że może być naprawdę to jego czas przy Łazienkowskiej, bo Pekhardt jeszcze trochę czasu potrzebuje, żeby dojść do jakiejkolwiek formy i nie wiadomo, czy do niej dojdzie. Rozmawiałem z Kubą Wawrzyniakiem niedawno i on powiedział ciekawą rzecz. Popatrz na to, że Pekhardt jest zapamiętany w Legii z dwóch różnych sezonów. Jeden sezon to Król Strzelców, a drugi sezon to jest niestety totalne rozczarowanie. I zadał takie pytanie dosyć retoryczne. Jak myślisz, od którego okresu się mniej zmieniło? Zmieniło się oczywiście mniej od tego złego okresu, więc Pekhardt w Turcji wypadł blado. Jeśli chodzi o Gaziantep, to tam praktycznie nie grał w pierwszym składzie. Oczywiście zaliczył bodajże 14 spotkań, czy 12 spotkań i z tego 440 minut. Chyba tak to dokładnie wyglądało, ale jeden gol to nie jest dobry rezultat i mam wrażenie, że Pekhardt jeszcze czasu potrzebuje. No dobra, no to sprawę Legii mamy już, można powiedzieć, za sobą. Porozmawiajmy teraz chwilę o Zagłębiu. Czekaj, przepraszam cię, ale pytałeś o Kapustkę jeszcze, a ja w ogóle nic o nim nie powiedziałem. Okay. To tak bardzo krótko. Super, że wraca do pełni sprawności, do pełni sił, bo to jest piłkarz, który dużo już nawet w Legii przegapił. Już nie mówię o Leicester, nie mówię o tamtych okresach, ale zobaczmy, nawet za Czesława Michniewicza była Liga Europy. Były mecze na przykład właśnie z Leicester i Bartek Kapustka musiał je ominąć, bo był kontuzowany. A kiedy był u nas w meczykach w studiu, powiedział ciekawą, oczywistą rzecz, ale jednak ciekawą, że on mimo tego, ile razy był na dnie, jeśli chodzi o zdrowie, to naprawdę za każdym razem wraca i totalnie chce mu się grać w piłkę, totalnie chce mu się być tym rozgrywającym, poważną
postacią w środku pola Legii, a jeśli Josué odejdzie wraz z końcem sezonu, to Kapustka stanie się takim naturalnym liderem i tego samo od siebie oczekuje. Więc Zagłębie będzie miało dużo prościej, tak. Okej. Okay. Jeśli chodzi o nasz zespół, o zespół Zagłębia Lubin, jak bardzo byłeś zaskoczony tym, że to zwycięstwo derbowe było tak okazałe i tak przekonujące? I czy twoim zdaniem w kolejnej części sezonu Zagłębie będzie potrafiło nawiązywać do właśnie tego, no moim zdaniem, wzorowego wręcz występu w Wrocławiu? Zaskoczyliście bardzo, to na pewno. Bardzo pozytywnie, chociaż to było takie zaskoczenie. Gdybym był przed meczem pytany, kto wygra, to bym powiedział, że Zagłębie. Tutaj nie miałbym wielkich wątpliwości, ale że aż 3-0, że w takim stylu, to jest zaskoczenie bardzo pozytywne. Inna sprawa, że jak patrzymy na Zagłębie Lubin i na trenera Fornalika, to mam wrażenie, że to jest zespół, który za żadną cholerę nie może spaść z Ekstraklasy i to się po prostu nie wydarzy. Problem Zagłębia polega na tym, że tak samo myśli kilka innych drużyn typu Piast, Jagiellonia, Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk i sam wiesz jeszcze jakie inne ekipy, więc jak patrzę na przykład jak Miedź Legnica się przebudza, to zastanawiam się co przyniesie ta wiosna, bo tak naprawdę Zagłębie Lubin dzieli 6 punktów od tego, żeby być w środku tabeli i czy Zagłębie Lubin przez jakiegokolwiek kibica Zagłębia jest uważany za słabszą ekipę od Warty Poznań, od Stali Mielec, od Radomiaka, no na pewno nie. Problem polega na tym, że kibice tych klubów, które wymieniłem wcześniej, Górnika, Zabrze, Lechii i tak dalej, też się nie uważają za gorszych od Zagłębia, także tutaj naprawdę uważam, że będzie gorąca wiosna, ale że inne kluby będą miały większe problemy niż wy. Mówisz o tym, że przed meczem derbowym typowałeś właśnie Zagłębia jako zwycięzcę. Gdybyś miał dzisiaj tak pokusić się o taką czutkę, to co ona ci podpowiada? Punkty zostaną w Lubinie, czy jednak pojadą do Warszawy? No i mnie tutaj dajesz pod włos, bo mam wrażenie, że Legia będzie miała bardzo trudno bez Kapustki, bez Carlitosa faktycznie, ale już z Arturem Jędrzejczykiem to jest bardzo istotne, bo bez Jędrzejczyka ta obrona się sypała. Teraz będzie to wyglądało niebo lepiej. Uważam, że Zagłębie Lubin będzie miało swoją sytuację w tym meczu, a może i 2-3. Takie naprawdę dobre sytuacje, nie mówię o jakichś zwykłych strzałach na bramkę. Natomiast jeśli chodzi o to, czego można się spodziewać, jednak patrzymy na tabelę i mówimy, że Legia Warszawa wywiezie 3 punkty. Czy będzie zaskoczenie? Tutaj już ty pewnie będziesz bardziej taki wynik typował. Samuel Szygielski, portal meczyki.pl. Bardzo dziękuję serdecznie za to. Dziękuję ci bardzo. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego studia meczowego. Jeśli materiał wam się podobał, pamiętajcie o tym, by zostawić po sobie pozytywną reakcję. Wasz feedback jest dla nas niezwykle cenny. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia od 19 na Stadionie Zagłębia. Cześć!